Przyszłość rozpoczynamy już dziś. Pod takim hasłem w łódzkim hotelu Double Tree Hilton lekarze z całej Polski jako pierwsi na świecie mogli wysłuchać wykładów o pierwszej płynnej toksynie botulinowej. Produkt o nazwie Aluzjens, wprowadzany na rynek medycyny estetycznej przez firmę Galderma, to neuromodulator w zupełnie nowej formule. Dla lekarza podstawowa sprawa jest taka, że mamy zdecydowanie łatwiejszą sytuację do podawania, czyli toksyna, która jest już gotowa do użytku, nie musimy jej rekonstytuować, nie musimy się zastanawiać nad tym, czy na pewno w prawidłowej ilości soli fizjologicznej został proszek rekonstytuowany, bo ona jest w płynie, w związku z tym mamy pewność, że jest pewne stężenie, czyli takie stężenie toksyny, jakiego oczekujemy, możemy się zdecydowanie bardziej skupić na tym, żeby prawidłowo, z odpowiednią precyzją odmierzyć dawkę i prawidłowo przeprowadzić zabieg. Mamy produkt przebadany klinicznie, mamy produkt bezpieczny, mamy produkt przewidywalny. Dzięki naszej precyzji podania wiemy dokładnie, jaki uzyskamy efekt. Przekłada się to oczywiście na satysfakcję naszą i naszego pacjenta. Czym on się jeszcze dodatkowo różni i co może być bardzo istotne nie tylko dla nas jako lekarzy, ale i dla pacjentów. Jest to produkt, który jest całkowicie pozbawiony białek obcych, czyli ewidentnie zgodny z nową zasadą well-beingu, tak zwany produkt green. Dodatkowo jest to produkt zdecydowanie ekologiczny, dlatego że fabryka, która została zbudowana, tylko i wyłącznie linia produkcyjna na potrzeby tego preparatu, jest zbudowana zgodnie z najnowszymi standardami environment and eco-friendly. Także mamy coś, co jest nowym krokiem kompletnie ku przyszłości medycyny jako takiej i ku well-beingu jako takiego. Aluzjens jest to więc pierwszy gotowy do użycia neuromodulator, który nie zawiera środków konserwujących, laktozy, ani białka ludzkiego, ani zwierzęcego. Jego czas przechowywania to 12 miesięcy w temperaturze od 2 do 8 stopni. Producent podaje także, że średni czas pojawienia się rezultatów przy jego użyciu jest skrócony w porównaniu do innych preparatów, wynosi bowiem 2 do 3 dni, przy czym pierwsze efekty powinny pojawić się nawet w ciągu 24 godzin. Te wiadomości to oczywiście efekt przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat badań klinicznych. Te 2 lata pracy to przede wszystkim nie tylko to, co dzisiaj mogliśmy przedstawić lekarzom, ale przede wszystkim to, co się działo w laboratoriach, to, o czym, czego nie widzimy, co jest tą właśnie magią, tajemnicą. Kilka badań randomizowanych, podwójnie szczepionych, z próbą kontrolną, wiele publikacji, ale również spotkań ekspertów, w jaki sposób sprawić, aby coś, co do tej pory się żadnej z firm nie udało, czyli zapewnić płynną formułę toksyny botulinowej, która będzie stabilna i będzie dawała tak wspaniałe rezultaty, było dużym wyzwaniem. Mamy wielki dzień, bo pierwszy raz w Europie mamy zarejestrowaną płynną, gotową do użycia abobotulinę. Czym się różni? Tym, że mamy roztwór, w którym ta toksyna jest stabilna, jest aktywna, co wykazały badania kliniczne i w niczym nie odbiega od preparatów, które są jakby no jej pierwowzorem i są w postaci proszku, do których oczywiście jest potrzebny etap rekonstytucji, czyli
rozcieńczania, odpowiedniego stężenia w związku z tym, a my jesteśmy już na etapie gotowej do użycia płynnej formuły awobotuliny. I to jest taka wielka nowość, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o Polskę i Europę. Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym lekarze będą mogli użyć nowego preparatu. Muszę powiedzieć z dumą, że Polska jest krajem, w którym Galderma ma ogromnie silną pozycję w zakresie rynku toksyn botulinowych. Z dumą mogę mówić, że 7 na 10 pacjentów korzysta właśnie z naszych produktów, ponieważ są to produkty o udowodnionej naukowej skuteczności, ale również nasi klienci, nasi lekarze wybierają te produkty ze względu nie tylko na wyniki, ale również bezpieczeństwo stosowania. To dla nas jest bardzo, bardzo ważne. I z tego też względu, że działamy sprawnie, szybko. W Polsce mówimy, wszystko się da, pytanie tylko na kiedy. W związku z czym bardzo sprawnie, całym zespołem, przez ponad 2 lata pracowaliśmy, aby móc dzisiaj Państwu zaprezentować właśnie ten unikatowy, bardzo innowacyjny produkt. Pierwszym lekarzem w Polsce, który przeprowadzi zabieg z użyciem Aluzjens, będzie dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, która wygrała zorganizowaną przez Galderme licytację. Tak właśnie, licytację, ponieważ podczas światowej premiery produktu zgromadzeni na sali lekarze mogli zdecydować o tym, kto pierwszy przeprowadzi zabieg, jednocześnie pomagając potrzebującym. Kwota uzyskana z licytacji zostanie bowiem przekazana na cel charytatywny. Lubię wyzwania. Każda sytuacja, która powoduje taki wzrost adrenaliny, pewien dreszcz emocji, jaki będzie wynik, no niezwykle mnie mobilizuje. Do tego bardzo szczytny cel, czyli przeznaczenie uzyskanych z tego tytułu funduszy na pomoc tym, którzy najbardziej potrzebują. A nie ukrywam, również rodzaj pewnej potrzeby spróbowania po raz pierwszy w Europie jako pierwszy lekarz, jak chodzi tłok, jak wchodzi igła, jaki będzie efekt. No, efekt będzie, myślę, przewidywalny, ale ten pierwszy raz jest niezwykle dynamizujący i energetyzujący. Lekarzy zapraszamy do obejrzenia w całości wykładów docent Joanny Czuwary oraz dr Magdaleny Korwin, które zaprezentowane zostały w Łodzi. Aby uzyskać dostęp do wykładów, należy napisać mail na adres redakcja@estetykaichirurgia.pl z potwierdzeniem uprawnień zawodowych i wskazaniem wykładu, do którego link ma zostać przesłany. Sam produkt w gabinetach medycyny estetycznej ma pojawić się jeszcze w październiku.